Cześć, witajcie, z tej strony Luke, a w tym odcinku pokażę Wam poradnik, jak stworzyć taką właśnie oto miniaturkę w Adobe Photoshopie. Od razu informuję, że nie będzie to poradnik dla początkujących, tylko dla tych bardziej ogarniających chociaż podstawy. Oczywiście, jeżeli chcecie poradnik dla początkujących, jak i filmik, jak stworzyć bardzo podobną miniaturkę za darmo, to najważniejsze komentarz, bo ja najchętniej bym poczytał Wasze komentarze. No, jeszcze bardzo chętnie subik i łapeczka, więc nie będę przewijał, zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już w Photoshopie i zacznijmy od jednej ważnej rzeczy. Pierwsze, ja już tu mam przygotowane wszystko, czego będę używał, żeby się nie męczyć. I dwie rzeczy, których będę po prostu tutaj używał, są z GFX Packa, do którego linka będziecie mieli w opisie. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest GFX Pack, to również definicja jest w opisie. Mamy co, lecimy. Jeżeli chcecie tak sobie jakby przyciągnąć jakąś warstwę, to wystarczy, że zrobicie tak. Stąd wybieracie, przyciągacie i tutaj. A teraz sobie tworzę nową warstwę, albo wiecie, po prostu przekonwertujemy to na obiekt inteligentny, zwesteryzujemy, przesuniemy tutaj. Teraz biorę sobie to, wybieram taki jakiś przyjemny kolor. Teraz właśnie robię gradient. Aha, żebym nie zapomniał jednej rzeczy. Otóż to trzeba wyciąć. Dobra, teraz bierzemy sobie gradient. Tutaj go tak jakoś ładnie przesuwamy. Robimy jeszcze raz, bo niezbyt na środku on wyszedł. O, od razu lepiej. I wybieramy sobie style nakładania. Mi taki odpowiada. Teraz znów przechodzimy tutaj, bo na początku się zajmujemy tłem, ale jeszcze zanim to, to wchodzimy tutaj. Klikamy filtr, galeria, rozmyć, rozmycie pola. I wybieramy takie dosyć mocne, ale nie przesadne. Ok. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz bierzemy właśnie jeden, to są właśnie takie specjalne partikle, które możecie mieć z owego paka GFX, o którym Wam mówiłem. No jak już też mówiłem, to link w opisie do niego. Przesuwam sobie nad to. Teraz robimy edytuj i przekształć swobodnie, bo chcemy przekształcić shiftem, żebyśmy mogli rozciągać. Robimy tak. Tutaj trochę bardziej na środek. Jeszcze troszkę rozciągnijmy. Jeszcze może troszkę nawet możemy. Powiększmy. Dobra, wygląda całkiem fajnie, ale to jeszcze nie jest to, bo klikamy dopasowanie, barwa i nasycenie. Gdyby ktoś miał to ustawione jakkolwiek inaczej, to jeśli ktoś by miał tutaj jakikolwiek inaczej panel, to po prostu klikacie tutaj i istotne elementy. Dobra, więc bierzemy sobie barwę i nasycenia i idziemy bardziej w kierunku niebieskiego. Ale tutaj nam się tworzy jakby taki nowy element. Ten nowy element musimy kliknąć i utwórz maskę przycinania. I wtedy nie będzie nam się skupiał na całym tle, tylko właśnie na tym obiekcie. Robimy sobie go taki. Nasycenie trochę mniejsze. I jasność możemy... Nie, jasność była dobra. Dobra, tak to wygląda. No i teraz z tego możemy wyjść. Teraz robimy scale w dół, żeby to była jakby jedna warstwa. Kiedy mamy wybraną tą warstwę, to klikamy Ctrl plus J. Teraz ona nam się kopiuje. Bierzemy ją. Jeżeli ona tutaj jest kopiowana, tutaj dół został, bo dół jest taki jakby... Dół jest jakby poza obrazem, więc on się nie zmienia, ale jednak się kopiuje. Więc klikamy Ctrl plus T, obróć w pionie i wstawiamy tutaj. Ewentualnie możemy jeszcze obrócić w poziomie, żeby to było jakby po drugiej stronie. O. I zwiększyć. Jak dla mnie tło już wygląda bardzo ciekawie. Więc co, teraz się zajmiemy jedną z ostatnich części, która również jest tak naprawdę dosyć ważna. Czyli bierzemy sobie tutaj postać, wstawiamy ją, wycinamy ją do końca. Ok, robimy edytuj, przekształć swobodnie. Ja sobie wybrałam postać Kenji'ego. Link do niej będziecie mieli w opisie, chociaż nie wiem, to sobie mi się wydaje, że raczej łatwo jest znaleźć taką postać. No tutaj sobie jakoś ładnie powiększamy. I teraz robimy jeden bardzo ważny element. A otóż tworzymy nową warstwę. Teraz tą
taką warstwę robimy jako maskę przecinania, oczywiście do tej, czyli tam musi być pod tą. Bierzemy sobie pędzel, wybieramy biały kolor, pędzel na tej małej twardości i zmniejszamy wielkość, no i lecimy. Tutaj tak malujemy, najlepiej żeby było lekko po tej postaci. I nie musicie się obawiać, że gdzieś wyjedziecie, bo dzięki temu, że stworzyliśmy maskę przecinania, to jakby liczy się tylko ta postać. No chyba, że jej nie wycięliście całej i zostały jakieś pozostałości, typu właśnie jakieś białe tło lub coś w tym stylu, to wtedy ono też się liczy. Okej, tutaj coś takiego, tutaj tak na czarno. No jak mówię, to raczej róbcie leciutko. I to jeszcze nie wygląda jakoś super, ale zmieniamy sobie na łagodne światło. No już wydaje mi się, że raczej wygląda to lepiej. Chociaż różni się tylko stroną, po której jest cień, ale to zawsze coś daje. Robimy sobie scal w dół i dodajemy jeszcze jedną warstwę, na której robimy to samo, tylko z innym kolorem. Fakt, możemy to zrobić też już od razu na tamtej warstwie, ale uważam, że lepiej jest jednak zrobić to na drugiej, bo po prostu będzie to trochę lepiej wyglądało i może to trochę łatwiej zrobić. Dobra, tutaj to nakładamy. Pamiętajcie, żeby nie nakładać zbyt grubo, bo to jednak to bardzo psuje obrazek, jeżeli nałożycie zbyt grubo. No i po tej stronie przede wszystkim. Po tej stronie może trochę grubiej, bo jednak to jest ta strona, z której ma padać ten cień. No i łagodne światło. Nie, chociaż tutaj nakładka mi się wydaje, że będzie lepsza. No i tak wygląda nasza postać. Wydaje mi się, że też z tym wygląda lepiej. No po prostu ja muszę się przyznać, że ja jeszcze tego dodawania kolorów nie umiem do perfekcji, ale uważam, że to bardzo dużo daje na waszej miniaturce i powinniście to stosować. Dobra, bierzemy sobie teraz logo World Cupa. Takie logo World Cupa też możecie ściągnąć z prawie każdego miejsca i przekładamy je tutaj. To jeszcze nie jest koniec, bo tworzymy sobie kolejną warstwę. Zapomniałem powiedzieć, że tym przyciskiem dajemy ją tutaj. Wybieramy znów pędzel, kolor biały. Teraz dużo go powiększamy. Dużo bardziej. Coś w tym stylu. I robimy taki jakby blask. Sporo mocniejszy. No i co? Szybka do zrobienia miniaturka. Tutaj ja mógłbym dać jakiś napis, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Na przykład tutaj jeszcze jest wasz własny pomysł, jak będziecie to edytować. Na przykład możecie postać przesunąć trochę bardziej w bok. Tutaj wstawić na przykład te logo World Cup, a takie na przykład. I tutaj jakiś napis, nie? To jest już wasz wybór, jak to zrobicie. A ja mam nadzieję, że poradnik wam się podobał. Wiem, że bardzo szybki, że mało powiedziałem, ale to jest taki już bardziej dla tych ogarniętych. A jeżeli chcecie poradnik, jak zrobić taką miniaturkę za free i poradnik po prostu od początku do Adobe Photoshopa, to subskrypcja, dzwoneczek, a najchętniej to bym zobaczył po prostu miłe komentarze. W takim razie ja się z wami żegnam i do następnego.